Dzień dobry. Ponownie zza kierownicy Skody Scali. Tym razem z samego szczytu palety, oferty. Oto Skoda Scala 1.5 TSI Monte Carlo. I od razu Wam powiem, żeby nie było niedomówień. To jest zupełnie taka sama, normalna Skoda Scala, jak ta, którą jeździłem dla Was ostatnio. Tylko, że lepsza właściwie pod każdym względem. No dobrze, ma identyczne zawieszenie. Ma identyczne zawieszenie, bo na szczęście nikt nie wpadł na ten głupi pomysł, żeby w tym samochodzie kosztem prawie 2,5 tysiąca złotych założyć obniżone, usportowione zawieszenie, które by przecież zmieniło tylko odbiór samochodu jako niepotrzebnie twardy, bo wyścigówki z tego i tak nikt nie zrobi. Fakt, oczywiście, jeszcze wcale nie tak dawno temu 150 konia, tyle mamy pod maską, to by oznaczało grubo więcej niż GTI. Proszę mi wyłączyć lane assista i nie wygłupiać się. Bo tutaj jedziemy teraz 120, proszę. Halo. O, tyle wolno, a nie 40, jak pokazuje ten głuptas, któremu do pamięci wbito niewłaściwe dane albo dane zapóźnione o 5 lat. No więc mamy do czynienia z samochodem wyposażonym w bardzo potężny silnik, chociaż oczywiście jak na dzisiejsze czasy 1.5 turbo to oznacza po prostu no, przyzwoity napęd. Z tym, że z mojego punktu widzenia jest to na tyle żwawe, na tyle ostre auto, że robienie z niego wariantu specyfikacji Monte Carlo jest w pełni uzasadniona, bo jeśli go poprosimy, to on naprawdę jedzie, bo mamy tutaj jeden haczyk, mianowicie nawet jeśli jest to dokładnie taki sam silnik, jaki montuje się w innych modelach Skody czy w ogóle grupy Volkswagena, po prostu 1.5 TSI, bo to nawet nie jest e-TSI, on nie ma miękkiej hybrydy, to od wszystkich swoich braci różni się jednym, mianowicie rzeczywiście ma sportowe sterowanie, sportowe nastawy, automatyczną 7-stopniową skrzynią dwusprzęgłową. I na naciskanie gazu lub trącanie łopatek pod kierownicą reaguje tak, jak powinien reagować samochód co najmniej usportowiony. Bardzo, bardzo to lubię w tym aucie, bardzo to lubię w tym egzemplarzu, w tej wersji. Tym bardziej to lubię, że generalnie lubię skalę, chociaż oczywiście jest to po prostu skala z mnóstwem tanich plastików, z nieflokowanymi schowkami. No po prostu auto segmentu kompaktowego minus. Ono jest zdecydowanie poniżej Octavii, zarówno jeśli chodzi o platformę, na której je zbudowano, jak i jeśli chodzi o wielkość. Co w niczym nie zmienia postaci rzeczy, a mianowicie mamy tu bardzo prawdziwy bagażnik, mnóstwo miejsca na tylnej kanapie, naprawdę mnóstwo, i przy zachowaniu rozsądku podczas zamawiania tej specyfikacji, a więc bez sięgania po sportowy układ jezdny, mamy normalną, komfortową, bardzo przyjemnie się prowadzącą, ale bez tak zwanych sportowych narowów, bez utwardzania, bez przenoszenia na siedzenia pasażerów wszystkich nierówności drogi, po prostu rodzinną Skodę. I
Trudno tego nie docenić, szczególnie w połączeniu z silnikiem, który sam z siebie, nie oszukujmy się, jest wystarczająco żwawy, żeby go uznać za przynajmniej energiczny. A jednocześnie, przepraszam, ale dlaczego nie jedziemy? Tu jest jeszcze 120. Teraz będzie dopiero 100. O właśnie. Wystarczająco żwawy, żeby mówić o aucie faktycznie dynamicznym, a zarazem zachowuje wszystkie cechy auta rodzinnego typu. Komfort, typu wygodne fotele. W tym przypadku one mocniej trzymają ciało na zakrętach, mają podparcie lędźwiowe regulowane, ale zachowują fantastyczny komfort. Auto jest mile wyciszone. Designersko w ramach tego, co tutaj było możliwe przy utrzymaniu niskich kosztów materiałowych. Designersko wnętrze wygląda świetnie. Mamy już nowe multimedia, bezprzewodową łączność Apple CarPlay i Android Auto na najwyższym poziomie. Generalnie to jest świetne auto rodzinne. W dodatku za, w dzisiejszych czasach, bardzo przyzwoity pieniądz, bo zupełnie bazowo, jak trochę jeszcze się pokłócimy ze sprzedawcą, to dostaniemy to auto poniżej 110 tysięcy. Oczywiście wtedy będzie manual, co niektórym bardzo odpowiada i nie będziemy mieli na przykład kamer dookólnych i tak dalej. Ale kolor, dodatki typu Monte Carlo, wszystko to już będzie. I samochód będzie świetnie wyglądał. A po dołożeniu niespełna 5 tysięcy mamy wspaniałą 7-stopniową automatyczną skrzynię, a po dorzuceniu jeszcze paru rzeczy, no myślę, że trochę powyżej 120 tysięcy będziemy mieli samochód tak wyposażony, a jednocześnie dający mnóstwo frajdy z jazdy i możliwość bardzo komfortowego, przyjemnego jeżdżenia w trasę. Przyjemnego jeszcze w tym sensie, że jak tu widzicie teraz, o, średnie zużycie paliwa długoterminowe wynosi 7,1, a skądinąd wiem, że auto jeździło, powiedzmy z przymrużeniem oka, po niemieckich autostradach. Naprawdę dostawało w skórę, naprawdę bardzo często przekraczało 180 i tak dalej, i tak dalej. Z tego, co ja sam nim osiągnąłem, mogę wam powiedzieć, że wyniki na poziomie 6.2 nie są ani wyczynowe, ani nie wymagają jakichś wyrzeczeń ze strony kierowcy. Jedzie się po prostu normalnie, jedzie się po prostu żwawo, przyspieszenia są bardzo przyjemne. No dobra, brakuje mi tu naprawdę dobrego audio. Okej. No bo... No bo lubię mieć dobre audio. Ale to, które jest fabryczne, jest całkiem przyzwoite. Na tyle przyzwoite, że spokojnie by wystarczyło na to, żeby pojechać z tym w trasę i naprawdę nieźle się czuć, słuchając muzyki. A poza tym, tak jak powiedziałem, jest mile wyciszony samochód, jest bardzo ładnie wykończony. No, trudno powiedzieć, że włókno węglowe na desce rozdzielczej, a to nie jest nadruk plastikowy, to jest naprawdę tworzywo typu carbon. Doskonale poprawia atmosferę w kabinie. Podobnie jak doskonale poprawia atmosferę w kabinie obecność tych czerwonych akcentów. No, generalnie tu jest bardzo mile, bardzo przyjaźnie. Ja się tu dobrze czuję. I no jeszcze sobie dośpiewajcie do tego, że ta górna granica ceny
To jest mniej więcej dolna granica w tej chwili nowej oktawii po liftingu. Dolna granica nowej oktawii, to znaczy, że będziemy mieli tam silnik ten sam, 1.5 TSI, ale odprężony do mocy 115 koni mechanicznych. Również do wyboru manual, automat i tak dalej, ale Octavia, żeby miała w miarę sens, była na zbliżonym poziomie jak skala Monte Carlo, musi kosztować o co najmniej 35-40 tysięcy więcej. Taka jest prawda. Oczywiście Octavia jest na innej platformie. Octavia jest dużo wyższej klasy samochodem. To jest de facto klasa średnia minus. No nie da się ich porównywać. I po prostu zależy, co komu jest do czego potrzebne. Octavia ma monstrualny bagażnik. Octavia jest obszerniejsza. Octavia ma jeszcze bardziej komfortowe zawieszenie. Ale powtórzę, co komu potrzebne. Scala jest autem dosłownie między Fabią a Octavią, dzieląc z obydwoma tymi samochodami bardzo wiele cech i elementów, całych podzespołów. Ja jestem wielkim fanem Scali, ponieważ to jest auto optymalnej wielkości. Och, oczywiście wiem, że można troszeczkę dołożyć i mieć gorzej wyposażoną Skodę Karoq. Tak. Ale znowu pytanie, co komu trzeba? Czy ktoś chce mieć koniecznie SUV-a? Tutaj jest wystarczająco duży prześwit, żeby się niczego nie bać. Ja jestem wielkim fanem, powtórzę, Scali, a Scali Monte Carlo to już w ogóle. Przecież oczywiście ma swoje wady. Każdy samochód je ma. Dziękuję, do widzenia.